Witam ponownie. Kolejny mój przedmiot wywiadu. Tak to nazwę, bo te wywiady nasze są, poruszają się po różnych kręgach i miejscach w świecie. Byliśmy w Afryce, byliśmy w Szwecji, a teraz zmierzamy do Azji. Do Azji, bo mój rozmówca Dominik Błęcki właśnie zajmuje się Chinami. Ni hao. Ni hao. Dzięki. Czyli Chiny. Dokładnie, Chiny. Dzięki za przywitanie po chińsku. Mało osób tutaj zna chiński i my po to jesteśmy, aby pomagać przy tej współpracy z Chinami. I cieszę się, że mogę być tutaj za zbiro i dzięki za możliwość wywiadu. A co ty tam robisz w Chinach? Bo tak dla niektórych to taki straszna egzotyka jeszcze. No egzotyka, ale też coraz mniejsza, bo pamiętajmy, że no, Chiny gdzieś coraz bardziej się rozwijają, coraz więcej firm jest obecnych w Chinach. No ja z Chinami już długo jestem związany, bo no, prowadziłem tam różne interesy, mieszkałem w Chinach, studiowałem. No a teraz zajmujemy się jako chiński raport weryfikacjami firm. No i cały czas no, te Chiny się przewijają. Też widzimy coraz większe zainteresowanie rynkiem chińskim wśród polskich przedsiębiorców, a też w szczególności wśród początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero o biznesie myślą. Czy ja rozumiem, że Chińczycy mówią płynnie po polsku, dlatego się tam poruszacie? No niestety nie. Niestety nawet płynnie po angielsku nie mówią. I tutaj te bariery językowe są bardzo duże i właśnie no, często dlatego pojawiają się problemy tak, w tej współpracy, no bo pamiętajmy, że jednak w języku angielskim oprócz centrum Szanghaju czy turystycznego centrum Pekinu, no to naprawdę się nie porozumiemy. Niestety nie porozumiemy się. My mamy takie wrażenie o Chinach z dwóch perspektyw. Jeden turystyczny, czyli Pekin, Wielki Mur, takie różne wycieczki gdzieś tam. A drugi, że to jest miejsce na tanie zakupy. Oni są bardzo bliscy, jeżeli chodzi o kompletny brak wiedzy na temat handlu. A co wy? Co ty na to? Wiesz co, ja właśnie powiem ci szczerze, że to, o czym wspomniałeś, to są trochę takie stereotypy. No bo jednak faktycznie lata 90. i ten mit, no wszystko w Chinach jest tanie, chińska jakość, made in China, no gdzieś tam funkcjonuje nadal z tyłu głowy. Ale jak też spojrzymy na w szczególności polskich przedsiębiorców czy europejskich, którzy no, produkują w Chinach, no to ta jakość naprawdę się zmieniła. Ta jakość w Chinach no, jest już na tym, można powiedzieć, najwyższym poziomie. I no tych tanich Chin, takich właśnie, że to jest ta chińszczyzna, słaba jakość, no już też nie ma. Więc tutaj naturalnie cały czas, jeżeli mówimy o Chinach, no to jeżeli ktoś udaje się w celach turystycznych, no to zwiedzi te turystyczne miejsca, ale my jako przy współpracy z przedsiębiorcami, no koncentrujemy się no, właśnie czy na produkcji, czy na tych rozmowach biznesowych. No i tutaj no, już te zmiany na szczęście nastąpiły i obecnie no, nadal jesteś w stanie w Chinach wszystko wyprodukować. Nadal jest to tanie, bo no, jest ta infrastruktura, wszystko to się też zmienia, ale jest ta lepsza jakość. Tak? I o tym musimy też pamiętać przy współpracy, że jeżeli jest coś złej jakości, no to jest to tylko i wyłącznie wina importera. To jest wina importera, że no, ten importer chciał jak najtaniej kupić, nie dopłacił do jakości, no i ma to, co niestety otrzymał. Nie? I to jest często taki ja błąd. Słyszałem kiedyś, bo trochę podróżowałem też po Chinach, że Chińczycy zadają takie pytanie, jak chcesz? Szybko, tanio czy dobrze? I skreśl dwa. Niestety, to jest naturalnie prawda i dodatkowo jeszcze Chińczycy też, jak jesteś w Chinach, ciebie spytają, gdzie chcesz ten produkt sprzedawać, bo mają świadomość, jeżeli chcesz go sprzedawać w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech, no to ten aspekt taniości no już automatycznie odpada, bo no, na tych rynkach nie sprzedasz no, tej taniej chińszczyzny, bo nikt nie kupi tego produktu już w międzyczasie. I to, co powiedziałeś, no faktycznie tak jest. Będąc w Chinach musimy się zdecydować, czego chcemy. Jeżeli chcesz coś bardzo taniego, no to je otrzymasz, bo naturalnie chińskie fabryki to wyprodukują, ale będzie to bardzo słaba jakość. Jeżeli chcesz super jakości, to no, musisz dopłacić do tego, ale pamiętaj, że nie musisz dopłacić dużo. Nie jest to często dwukrotność, ani trzykrotność ceny. To jest czasami kilka procent, czasami kilkanaście centów, kilka dolarów, a okazuje się, że masz no, zupełnie inną jakość produktu, no i naturalnie możesz ją sprzedać z dużo większym zyskiem tutaj, tak? Więc też to jest zarobek twojego przedsiębiorstwa, budowanie marki, budowanie jakości swojego produktu jest dużo lepsze, jeżeli no, na tej taniej produkcji, to co wspomniałeś. I to jest niestety częsty błąd, będąc w Chinach, koncentrować się na najtańszych produktach, bo już ceną w Europie czy w Polsce już obecnie też nie jesteś w stanie konkurować, więc musisz coś lepszego zatrzymać. A czy jakbyś powiedział Chińczykowi takiemu przeciętnemu, że jest przedsiębiorczy, to byś go obraził, czy byś go docenił?
Ja myślę, że ja bym go docenił, bo Chińczycy cenią w sobie, w swojej chińskiej kulturze, no właśnie tą przedsiębiorczość, tą taką trochę niezależność, to wyróżnianie się z tłumu. Pamiętajmy, no Chiny duży kraj, dużo mieszkańców, ponad 1 300 000 000 obywateli, więc Chińczycy też no, lubią przedsiębiorczość, pomimo że nadal jest to kraj komunistyczny, sam rząd w latach 80. powiedział, no idźcie, bogaćcie się, tak? Więc tutaj ten trend narzucony na tą przedsiębiorczość, na rozwój firm, fabryk jest bardzo duży. No i Chińczycy, myślę, że tutaj byśmy powiedzieli, że no jesteś dobrym biznesmenem, jesteś przedsiębiorczy, że to byłby raczej komplement, a jeżeli jakoś obrazem. A czy Chińczyk z południa, z Kantonu, z Guangzhou właściwie, a Chińczyk tam z dalekiej Mongolii, to jest ten sam Chińczyk? Nie, to jest właśnie też różnica, o której musimy pamiętać. Cały Guangdong czy cały Guangzhou, a północne Chiny, Harbin, to nawet i często jest nie ten sam język. I tutaj w Chinach mamy ponad 20 prowincji, mamy kilkanaście różnych dialektów. Wszystkie strefy klimatyczne od południa Chin, gdzie no, mamy strefę tropikalną na wyspie Hainan, no, po strefę północnej granicy z Syberią, gdzie w Harbinie mamy festiwal lodu minus 20, minus 40 stopni. To jest inny rynek, to są też inne osoby i trochę o tym pamiętać, bo te Chiny różnią się pod względem językowym, pod względem kulturowym, kuchnia jest inna. Jakby no, nawet sami Chińczycy inni są w obyciu. I to też jest ważny aspekt w ogóle, jeżeli mówimy o eksporterach, bo też myślę, że o tym warto dzisiaj wspomnieć. Wiadomo, import z Chin funkcjonuje od wielu lat, ale coraz więcej polskich firm szuka drogi sprzedaży swoich produktów w Chinach. I to nie tylko takie branże popularne jak biżuteria czy żywność, ale wszelakie produkty konsumenckie. Nawet mamy takich klientów, którzy produkują w Chinach i w Chinach sprzedają. Tak? No bo też patrzymy na zagraniczne marki jak Adidas czy Apple, no oni w Chinach sprzedają swoje produkty. I to ważne, jeżeli mówimy właśnie o tych regionach, też musimy pamiętać, że mogą być inne gusta konsumentów. Jeden produkt się może lepiej sprzedawać. Naturalnie na południu Chin pije, nie wiem, się więcej piwa, więcej jakby lżejszych alkoholi. Tam, gdzie są duże mrozy, no to naturalnie gdzieś tam cięższe alkohole. To taki przykład trochę może humoru tutaj dodam, ale o tym też będziemy pamiętać tutaj współpracy Chin. To nie jest jeden rynek. A powiedz mi, bo właśnie poruszyłeś temat eksportu. Jakbyś powiedział trzy podstawowe błędy, jakie robi Polak, próbujący wejść na... Mówię dlatego, że próbujący, bo on to sobie wydumał jeszcze w Polsce. No, on ma jakiś produkt, nawet dobry, i mówi, o, super, to ja rozszerzę sobie rynek i jadę do Chin. Kupuję bilet, lot lata do Pekinu, rozumiem, lata, jeszcze lata, w związku z czym jestem w Pekinie. Wychodzę i już robię błąd. Tak, ja powiem, wiesz co, może podam trzy takie przykłady. Na pewno no, jeden to jest brak wiedzy. Tak? I tutaj też po to jesteśmy dzisiaj za zbiorem, aby tą wiedzę przekazywać. No brak wiedzy i o tym przed chwilą powiedzieliśmy, traktowania Chin jako jednego rynku. Pamiętajmy, że region Pekinu czy region Shanghainu to jest kilkanaście milionów mieszkańców i często polscy przedsiębiorcy no, traktują Chiny jako jeden rynek. I zawsze tutaj doradzamy, aby skoncentrować się na jednym regionie, na jednej prowincji. Prowincja Guangdong ma 110 milionów mieszkańców. No i może się okazać, że ten polski eksporter najprawdopodobniej nie będzie miał w ogóle takich mocy eksportowych, nie będzie jakby mógł się dostosować do tego rynku. No drugi problem to też mi się wydaje, jest to też powiązane z brakiem wiedzy i wiąże się to z no, chińską kulturą biznesu. Jednak w Chinach interesy robimy w trochę inny sposób, a jeżeli w Europie, w Stanach Zjednoczonych czy na Bliskim Wschodzie. I Chińczycy, tak jak sobie jak przed chwilą powiedziałeś, skomplementujmy coś, tak? Rozmawiajmy z Chińczykami, poznajmy chiński język, to na pewno nam ułatwi i ta kultura jest ważna, bo jednak będąc w Chinach musimy ten czas poświęcić, pójść zjeść razem kolację, porozmawiać do późna z naszym kontrahentem, może niekoniecznie o biznesie, zbudować tą relację wspólną, która może zaowocować współpracą. No a trzecim błędem to myślę, że to jest taki techniczny błąd związany jakby z trochę i brakiem wiedzy, ale z brakiem przygotowania firmy. My niestety widzimy, że bardzo wiele polskich przedsiębiorstw, którzy chcą eksportować na rynki chińskie, w ogóle się do tego nie przygotowują od zabezpieczeń swojego przedsiębiorstwa. Tutaj chcę powiedzieć o rejestracji znaków towarowych w Chinach. Mamy kilka takich przykładów nawet no, znanych globalnych polskich marek, które no, nie miały zarejestrowanego trademarku.
pokazywały się na targach, wysyłały swój towar i się nie przygotowały od tej prawnej strony. Więc tutaj też musimy o tych jakby takich wymaganiach prawnych, bezpieczeństwa, współpracy pamiętać. No i to są takie trzy najczęstsze błędy, które ja widzę właśnie rozmawiając z eksporterami. A jest jeszcze taki mit, że Chińczyk nie zna w ogóle słowa akrytywa, że tam się dzieje wszystko w obrocie gotówkowym. Tak. Chciałbyś to sprostować? Znaczy, wiesz co, ja akurat nie do końca bym chciał sprostować, bo jednak faktycznie trochę na wzór też Stanów, no cash is king w Chinach nadal. I tutaj spowodowane to jest wieloletnią współpracą. Kupując w Chinach towary, no musimy za nie zapłacić z góry. W szczególności, jeżeli rozpoczynamy import, nie mówię tutaj o jakiejś, wiesz, dziesięcioletniej współpracy i możliwości kredytowania tych dostaw, bo faktycznie ma to też wtedy miejsce. Ale przy pierwszych zamówieniach, czy w ogóle przy współpracy, no jest cash up front i musimy zapłacić zaliczkę, jak produkujemy na miejscu, no i drugą część jakby całej sumy w momencie wysyłki towaru. I tak faktycznie no, tak jest. Naturalnie akredytywa i inne sposoby zabezpieczeń funkcjonują coraz lepiej, no ale jak to Chińczycy. Chińczycy znają się na liczeniu pieniędzy i no każdy zaoszczędzony procent, każdy zaoszczędzone kilka dolarów, no to jest też realny, czysty zysk dla nich. No i tutaj niechętnie korzystają z jakichś pośrednictw właśnie banków, akredytyw czy innych takich zabezpieczeń. Ale to jest też plus dla nas, jak rozmawialiśmy o eksporcie, o kwestii eksportu. Jak my sprzedajemy do Chin, to działa to nam na korzyść. Więc tutaj też my, i to też jest częsty błąd, gdzie polskie firmy pozwalają na jakieś kredytowanie dostaw, na jakieś terminy płatności i no, ulegają jakimś tutaj oszustwom. Nie, sprzedając towary do Chin, również dostajemy 100% z góry. Więc tutaj jest to też ciekawa alternatywa może i dla rynku europejskiego, czy tutaj na naszego krajowego, że nie musimy kredytować naszego odbiorcy, tylko no, dostaniemy 100% przed wysyłką towaru. A gdzie mieszkasz w Chinach? Wiesz co, ja mieszkam ogólnie teraz już w Polsce, ale ja pracowałem i studiowałem w Guangzhou, czyli w Kantonie, ale też w Pekinie, więc takie i północny, i ten południowy aspekt Chin. Niestety, pomimo tego, że w Kantonie jest inny czas niż w Warszawie, to ten czas nam się kończy. Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Dziękuję za to, że pokazałeś, że te Chiny nie są takie straszne, a z drugiej strony, że trzeba się umieć zachować. Ale jest jedna rzecz, która na pewno Cię połączy i chciałbym, żebyś to piwo Asbiro wypił. Super. I gdzieś tam przy okazji się, mam nadzieję, z Tobą spotkać. I przypominam o tym, że jest konkurs na słowo przedsiębiorczość. To słowo padło, nie wiem, czy nam zaliczą, czy nie, ale dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie.